Puchar Zoo. Wszystkich kibiców Pucharu Zoo zapraszamy na spotkanie psów z wilkami. Wynik bezbramkowy. Przy piłce psy Cezar, Lizus do Brutusa, którego prasa oskarża o przyjęcie pewnej sumy od przeciwnika. Oczywiście to oszczerstwo, nie ma o czym mówić. Brutus na polu karnym, w bramce Basior. Brutusa chwycił Skurcz. Co za pech, sędzia każe grać dalej. Przy piłce Lupus, Nervus, Whistle, Jatka. Pole karne, w bramce Cykor. Krążą plotki, że on też bierze łapówki. Strzał, Cykora też łapie Kurcz. Gol, 1-0 dla Wilków. Trener psów jest poruszony, sporo zainwestował w tę drużynę. Grę wznawiają psy. Rajd Sultana. Jego także podejrzewa się o przyjmowanie łapówek. Ale to pewnie tylko kłamliwa pogłoska. Jego również chwycił Skurcz. Do trzech razy sztuka. Sędzia nie przerywa gry. Kontratak Wilków. Ich reputacja też jest mocno nadszarpnięta. Słyszy się gdzieniegdzie o ich machlojkach z trenerem psów. Ale to nic pewnego. Coś podobnego. Epidemia skurczów w drużynie Wilków. Niesamowita historia. Sędzia każe grać dalej przy piłce psy. Lizus. Łazior na polu karnym. Strzela. Gol! 1-1. Sędzia odwizduje koniec spotkania. Podobno obie drużyny kupiły jego bezstronność. Ale to tylko jeszcze jedna plotka. Żegna się z Państwem Jan Wężyk. Opracowanie na zlecenie kanału Plus Studio Start w Łodzi.